Mateusz Grywinkowski. Mateusz Grywinkowski. Ernest, twoje przemówienie bardzo mi się podobało. I uważam, że zawiera wszystkie cechy dobrego przemówienia. Wszystko to, co dobre przemówienie powinno zawierać. To znaczy po kolei. Słyszałem dobrą emisję głosu, kiedy mówiłeś, uwielbiam gotować i uwielbiam jeść. Widać było, że to się niesie po sali. Ten głos był dobitny, pewny siebie. Także to jest pozytyw. Stosowałeś też dużo pauz i to, co mnie szczególnie ujęło, to było twoje zmienianie głosu. Czyli jak odgrywałeś scenki, na przykład Iwona, ja się znam na gotowaniu, albo jak, proszę nic nie mów. To było super, bardzo mi się to podobało. I na podkreślenie też zasługuje struktura. Kiedy opowiadałeś najpierw o swoich początkach, później o firmie, o swoich doświadczeniach w restauracji i te przerywniki. Uwielbiam gotować i uwielbiam jeść. Także to też podkreślało dobrze. Kontynuowałeś historię, korzystając z przejść. Później przestałem gotować i tak dalej, prowadzić firmę. Co jeszcze bym poprawił w tym przemówieniu na pewno, to takie drobiazgi typu kontakt wzrokowy, widziałem, że udało ci się to utrzymywać, to jest to, co mówiłem. Twoje przemówienie już to zawiera, tylko że jak spotykałeś czyjś wzrok, uciekałeś tym wzrokiem. Także to ci się zdarzało. Kolejna rzecz, to też taki drobiazg, oblizywanie ust. Jak ci się zdarzało, jak coś mówiłeś, oblizywać usta. Oczywiście to jest jak najbardziej dozwolone w takim przemówieniu szczególnie. Tylko dobrze, żeby to było zamierzone, świadome. Jedna rzecz, która mi się, na którą szczególnie chciałbym zwrócić uwagę twoją, to jest to, że opowiedziałeś świetną historię. Trochę mnie zainspirowałeś do poszukiwania dobrego jedzenia. Była ta motywacja, była ta inspiracja pod koniec. I troszeczkę mi tego zabrakło we wcześniejszych częściach tego przemówienia. To znaczy takiego jasno określonego celu, który się odnosi do każdego z publiczności. Co ja z tego mam dla siebie? Takie, co publiczność ma z tego dla siebie? Taka myśl przewodnia, która by pomogła ci ładnie to przemówienie zaokrąglić, żeby wszystkie te części płynęły razem w jakimś kierunku konkretnym. No i jeszcze ostatnia rzecz, którą bym ci radził przemyśleć, to pewnie jeszcze się spotkasz z tymi zarzutami. Twój pewny głos może czasem powodować takie poczucie agresji. To w przyszłych projektach ci się przyda. Jak mówisz, uwielbiam gotować i uwielbiam jeść. Ludzie mogą się poczuć atakowani. I na to warto zwrócić uwagę, troszeczkę podkreślić uśmiechem, troszeczkę łagodniej czasem coś powiedzieć, zróżnicować to pod tym względem, pod względem miękkości. Także podsumowując, tak jak mówię, wszystkie elementy są zachowane, masz świetne zalążki i polecam pracować, bo będzie naprawdę super.